serducho moje bije mocniej mimo 300, że pod waszym adresem kieruję wielkie, wielkie, wielkie podziękowania. Gdyby nie radni, tego sukcesu by nie było, bo wyasygnować z budżetu, który ma tyle potrzeb, 3 miliony złotych, naprawdę nie jest łatwo. Do 60 milionów dokładamy następne. To jest powód do radości. Pan dyrektor mówi, czekamy na już i prosimy następne. O następne powiem, że ostatniego słowa dzisiaj nie mówimy. Pewnie te następne będą. Bo jestem niezwykle rad i dumny, że mogę wręczyć to podziękowanie. Dobrego, dziękuję, że pani dzisiaj jest z nami. Dziękuję serdecznie. Oddział neurologiczny powstał w 1973 roku. I nie każdy pamięta, że początkowo zlokalizowany był poza budynkiem głównego szpitala, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się psychiatria. Na przełomie 1999 roku i 2000 został przeniesiony do budynku tego głównego szpitala, miejsca byłego oddziału okulistycznego i mieści się do tej pory. W roku 2012 utworzyliśmy 16-łóżkowy pododdział udarowy, w którym leczymy udary w ostrym jego okresie, w tym mamy możliwość przeprowadzania u wybranych chorych leczenia trombolitycznego. O tym, jak oddział ten się rozwija, świadczą liczby. W roku 2012 w oddziale przebywało około 1500 chorych, z czego niecałe 400 byli to pacjenci z udarami, a z tego w trombolicie zostało poddanych 27 osób. W roku 2018 w naszym oddziale łącznie przebywało około 1800 chorych, w obrębie tych samych łóżek, z czego ponad 700 byli to chorzy hospitalizowani w oddziale podudarowym, a trombolizie poddaliśmy 153 chorych. Na udar mózgu może zachorować każdy z nas, a im jesteśmy starsi, tym ryzyko to wzrasta. Najmłodszy chory, który hospitalizowany był w naszym oddziale z objawami udaru i poddany był leczeniu trombolitycznemu, miał lat 18, najstarszy 97. O tym, jakie ważne jest istnienie takich oddziałów, świadczy fakt, że w Polsce w ostatniej dekadzie śmiertelność w ostrym okresie udaru mózgu zmalała aż o 50%. Naprawdę z podziwem obserwuję to, jak zmienia się ten szpital, jakie ogromne nakłady finansowe kierujecie Państwo na poprawę bezpieczeństwa, zdrowia, życia naszych obywateli. Neurologia z uwagi na charakter tych schorzeń zasługiwała na ten remont jak chyba żaden inny oddział. Ja chciałem przekazać najserdeczniejsze gratulacje na ręce pani kierownik tak wspaniałego oddziału. Tak świetnie nam się współpracuje z panią dyrektorem Bielbą, za co serdecznie dziękuję, bo w dwóch szpitalach czasami zdarzają się sytuacje nagłe. Mamy wobec tego coraz więcej ze sobą wspólnego, widzę, bo nasze hasło brzmi: zmieniamy się dla was, u państwa jest zmieniamy szpital dla ciebie. Cieszę się z tego ogromnie. No i cóż, można powiedzieć, panie starosto, że ta świetna współpraca między naszymi szpitalami to chyba jakaś podwalina pod tą aglomerację Kaliska-Ostrowskiego.